Wrócił tu, cały i zdrowy. Jak to się stało, że ten stary głupiec tyle dla mnie znaczy? Najdroższa Emily, a właściwie wasza cesarska wysokość. Mam do przekazania coś, co wraz z Corvo musisz usłyszeć jak najszybciej. Sprawa dotyczy morderstw dokonywanych przez Smorę Korony. Gdy lata temu opuszczałem Kristol, przysiągłem... Ramsey i Smora Korony. Dwa kawałki układanki. A reszta dopiero przed nami. Czas ruszać po Sokołowa. Gotowe? W drogę. Dobra, zbierajmy się.
Jindosh to istotna figura wewnętrznego kręgu Duke'a. Najwyższa straż pilnuje jego posiadłości, dręcząc każdego, kto podejrzanie wygląda. Mówiłaś, że drogę do stacji kolejki zagradza ściana światła. Tak, ale niedaleko jest czarnorynkowy sklepik. Dobra, prosto spod lady. Wiesz, jak używać klucza elektrycznego? Tak, ale minęły lata. Świetnie. Przejdź przez ścianę światła, a potem dojedź kolejką do posiadłości Jindosha. I nie zapominaj, że ludzie nie bez powodu boją się tego budynku. Do zobaczenia po wszystkim. Korvo, zajmij się tym szaleńcem i jego mechanicznymi żołnierzami, a potem sprowadź Sokołowa. Wiele dla mnie znaczy. Podobno niektóre ofiary odnajdywali w połowie pożarte. Wszędzie krew i gówno. Ktoś się tam prosi o kłopoty! Gdzie jest dzisiaj? Odwrotnie! Pomoże! Cokolwiek! Nie możemy dać mu uciec! Nie ucieknie! Ta twoja łepetyna jest warta swej wagi w srebrze! Witaj. Wyglądasz mi na kogoś o wyrafinowanym. Jest w tobie coś znajomego. Długo nie byłem w Karnace. Potrzebuję klucza elektrycznego, takiego jak te, których używa Najwyższa Straż. Żadnych pytań. Jasne? Rozumiem, ale nie mogę panu teraz pomóc. Zaraz będą tu ludzie, za których maniery nie odpowiadam, że tak powiem. Ma do mnie zajrzeć Paolo. Proszę przyjść później. Rozumiem. Lepiej stąd idź. Ubijemy interes innym razem. Mówiłam już, Paolo tu idzie. Mówię serio, zmiataj stąd. Prościej nie umiem. Chyba tu jest. Ukryj się. Jeszcze dekadę temu wszystko układało się o wiele lepiej. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Chyba jednak możemy ubić interes. Czasem chciałabym, żeby wielki wynalazca był moim klientem, ale słyszałam, że niełatwo go zadowolić. Nie pożałujesz. Oto co mam w temacie ulepszania twojego wyposażenia. Niestety sytuacja w cesarstwie sprawiła, że ceny poszły w górę.
przyjdź do mnie jeszcze. Co? Pomocy! Chyba jakoś sobie radzisz. Thank you.
słyszę śmiech. Gdzieś nadal panują radość i pieśń. I łagodna dobroć przyjaźni. Cieszę się. Nie wierzę, że wciąż żyjesz po walce z Paulo. Ma gadane, ale załatwiałem taki jak on, kiedy miałem 16 lat. Wejdź. A, mam chyba to, czego szukasz. Dobra transakcja. Trzymaj się cieni. Oto moja rada. Rzućmy okiem. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Nie ma pieniędzy? Oto korzystny interes. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie pomyślisz. Dzieje. Co? Szlak! Zadrzeć z jednym wyjcem, to jak ze wszystkimi. Skopiemy ci tyłu. Na pewno ma przy sobie pieniądze. Come on! Ty bydlaku! You shouldn't have wandered. Zetnę cię na pół! Ta maska będzie się świetnie prezentować w mojej kolejce. Thank you.
szlachcianka bije służącego. Potem tylko chłopiec. Osiągnie od tego bicia. A wszystko dlatego, że spóźnił się z herbatą. Czasem pamiętam powiew na swej skórze. I twój dotyk. Nie mogę tego przegapić. Witam znowu. Wejdź, zapraszam. Zawsze dobrze cię widzieć.
Wracaj tu! Posiadłość Jindosha. Linia kolejki jest zablokowana. Muszę otworzyć bramę.